Rok 2018 będzie wyjątkowy dla Kutna i mieszkańców przez dużą liczbę projektów unijnych, które zaczną być realizowane w naszym mieście. W przyszłym roku rozpocznie się nie tylko przebudowa Placu Wolności i Willi Troczewskiego, ale także remont Pałacu Saskiego i biblioteki. Oznacza to, że centrum Kutna zamieni się w plac budowy. Także w przyszłym roku zacznie powstawać zielona oś miasta i mieszkania wspomagane przy ulicy Mickiewicza. Sesja budżetowa odbędzie się 19 grudnia i rozpocznie się o godzinie 10:30, gdzie zostanie uchwalony budżet na przyszły rok.